Szanowni Państwo, serdecznie witam. Zebraliśmy się dzisiaj, aby kontynuować nasz wspólny pomysł dotyczący kibicowania naszej reprezentacji narodowej na mistrzostwach w Rosji, tutaj w Bełchatowie, aby mieszkańcy Bełchatowa mogli wspólnie zjednoczyć się w tej idei. Dostaliśmy informację od pani prezydent na naszą petycję, iż tak naprawdę dzisiaj blokuje możliwość oglądania meczów decyzja o ustaleniu strefy w Bełchatowie, którą może wydać tylko i wyłącznie Telewizja Polska SA. Dlatego gorąco apelujemy do naszych mieszkańców, abyśmy wspólnie przygotowaliśmy taki list, który będzie dostępny na naszych stronach, mogli wysyłać do prezesa i prosić go o wsparcie dotyczące właśnie szybkiego, bo pamiętajmy, że za chwilę, czyli troszeczkę ponad miesiąc rusza, a tu przygotowań jest bardzo dużo do zrobienia i zarówno Miejskie Centrum Sportu, jak i organizatorzy w tym momencie nie wiedzą, na czym stoją, bo dzisiaj do miesiąca czasu trzeba porezerwować pewne rzeczy i organizacyjnie to zrobić. Także zachęcam wszystkich, abyśmy przez weekend spróbowali skrzynkę pana prezesa poprosić, zarzucić prośbami z Bełchatowa dotyczącymi uwzględnienia i zaakceptowania strefy kibica w Bełchatowie, co na pewno pozwoli nam wszystkim się wspaniale w tej atmosferze bawić i do dzieła. Panie prezesie, apelujemy o zgodę na utworzenie strefy kibica w Bełchatowie.